Tymczasem 11 po otrzymaniu wiadomości udało się do Galilei, na górę wskazaną im wcześniej przez Jezusa. Tam z pokorą wyczekiwali Go, choć niektórzy z nich nadal w sercach żywili wątpliwości. W końcu pojawił się Jezus. Podszedł do nich i powiedział: "Do mnie należy wszelka władza, zarówno w niebiosach, jak i na ziemi. Bez obaw więc idźcie na cały świat, by moimi uczniami czynić ludzi ze wszystkich narodów. Nasycajcie ich poznaniem natury Boga, zanurzając w charakter Ojca i Syna i Ducha uświęcającego przez nauczanie, jak w praktyce mają trwać we wszystkim, co wam przekazałem, a ja w tym dziele będę z wami przez wszystkie dni, aż do końca obecnego czasu." Dzisiaj rozważamy jedną z najważniejszych scen Nowego Testamentu, nazwaną Wielkim Posłaniem. Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z uczniami na górze w Galilei i daje im ostatnie polecenie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa, będące końcowymi wersetami Ewangelii Mateusza, to wielki nakaz misyjny, ale także fundamentalne wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Chrystus, zanim opuści swoich uczniów fizycznie, przekazuje im nie tylko misję, ale również obietnicę swojej nieustającej obecności. Dziś, kiedy rozważamy te tajemnice, spróbujmy zrozumieć, co oznacza dla nas życie w imię Trójcy Świętej. Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty, to nie jest jedynie teologiczny koncept. To żywa, dynamiczna rzeczywistość, która przenika nasze codzienne życie. Czasem wydaje nam się, że mówienie o Trójcy to jak rozważanie jakiejś abstrakcyjnej teorii. Ale Jezus pokazuje nam, że to jest praktyka życia. Bo to w imię Trójcy mamy działać, chrzcić, nauczać i kochać. Zacznijmy od Boga Ojca. W modlitwie Ojcze Nasz zwracamy się do Niego jak dzieci, do kochającego Rodzica. Ale jak często zabiegamy o Jego bliskość? Czy nie jest tak, że Ojca postrzegamy jako kogoś odległego i surowego? W rzeczywistości Ojciec jest tym, który nas stworzył, opiekuje się nami i nieustannie zabiega o nasze zainteresowanie. Bóg, Ojciec, jak mówi w 64 rozdziale Księgi prorok Izajasz, jest jak garncarz, który formuje nas delikatnie, z miłością, dając nam kształt i zbawcze przeznaczenie. Przejdźmy do Syna. Jezus Chrystus jest objawieniem Ojca i jak czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W Nim widzimy ludzką twarz Boga. Przez Jego nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie poznajemy, jak bardzo Bóg nas kocha. Syn jest naszym przewodnikiem i nauczycielem. Uczy nas, jak żyć w relacji z Ojcem i jak wypełniać Jego wolę. Jezus naucza nas słowami z 14 rozdziału Ewangelii Jana: "Kto mnie widzi, widzi i Ojca." To przez Chrystusa możemy naprawdę zbliżyć się do Boga. Nie jako do abstrakcyjnej idei, ale jako do osoby, która nas zna, rozumie i pragnie naszego dobra. I wreszcie Duch Święty. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił na apostołów, dając im odwagę i moc do głoszenia Ewangelii. Duch Święty jest obecny w Kościele i w każdym z nas. To On nas prowadzi, poucza i pociesza. Święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian mówi, że Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, bo gdy nie mamy siły albo nie umiemy się modlić, sam Duch wstawia się za nami. Duch jest tym, który nas jednoczy i sprawia, że możemy nazywać Boga
Abba, Ojcze. To On tchnie w nas życie i odwagę do podejmowania wyzwań misyjnych. Tajemnica Trójcy Świętej to tajemnica relacji. Bóg w Trójcy jedyny jest wspólnotą miłości, do której jesteśmy zaproszeni. Nasze chrześcijańskie życie powinno być odbiciem tej boskiej wspólnoty. Być chrześcijaninem to znaczy żyć w najlepszej relacji z Bogiem i z ludźmi. To jest powołanie do miłości, do budowania więzi i do bycia znakiem Bożej obecności w świecie. W praktyce oznacza to, że mamy być świadkami Bożej miłości wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W rodzinie, w pracy, w szkole, wśród przyjaciół i nieznajomych. Nasze życie powinno być żywym świadectwem, że Bóg jest z nami. Jak mówi Jezus w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To nie jest tylko obietnica na przyszłość, ale rzeczywistość tu i teraz. Bóg jest obecny w naszym codziennym życiu, w radościach i smutkach, w sukcesach i porażkach. O każdy związek trzeba dbać, bo inaczej może przestać istnieć, a wtedy zostajemy sami. Zastanówmy się, jak możemy podtrzymywać naszą relację z Bogiem? Może warto zacząć dzień od krótkiej modlitwy do Trójcy Świętej, prosząc o prowadzenie i błogosławieństwo. Może w trudnych momentach warto przypomnieć sobie, że nie jesteśmy sami, że Duch Święty jest naszym pocieszycielem i wystarczy poprosić Go o pomoc. Może w relacjach z ludźmi dobrze będzie starać się widzieć w nich Chrystusa i traktować wszystkich, bez wyjątku, z miłością i szacunkiem. Trójca Święta to tajemnica, której nigdy w pełni nie zgłębimy. Ale to także tajemnica, która nas zaprasza do coraz głębszego życia w Bogu. Prośmy więc dzisiaj o łaskę, abyśmy potrafili żyć tą tajemnicą na co dzień. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości Boga Ojca, łaski Jezusa Chrystusa i mocy Ducha Świętego. Pobłogosław nas, Panie.